Witam Was w kolejnym odcinku z Poradnika ze Smite i dziś sobie omówimy egipskiego boga Nilu, jakim jest Sobek. Jest to support guardian lub z polskiego strażnik. Według mnie jeden z najmocniejszych w grze, ponieważ jego ult naprawdę robi duży damage. Wklejcie. Weźmiemy sobie tu parę skilli. O, mamy piąty level. Teraz tak, omówmy jego pasywkę. Pasywka, copka. To jest właśnie tutaj takie trzy, można powiedzieć. Nie wiem, co to, jakby to nazwać, jakieś staki. Poprzez stakowanie. To właśnie widać, możemy trzy zrobić takie staki. Czy to autoatakami, tak jak widać, właśnie autoatakami to stakujemy. Dostajemy taki pancerz. O, cyk, cyk. Cyk. I tak jak widać tutaj właśnie na słupku taki pancerz nam dodatkowy rośnie. Czyli czy to skillami, czy autoatakami ta pasywka nam rośnie. Co ta pasywka nam daje? Za każdy stack dostajemy 7 defa. Czy to fizycznego, czy magicznego. Czyli tutaj patrząc mamy teraz 34, uderzając raz mamy 41. Drugi, znowu o 7 i znowu o 7. Tak samo. Magiczny def i fizyczny def wzrasta nam, jeśli mamy nastakowaną tą pasywkę. To by było na tyle, jeśli chodzi o jego pasyweczkę. Fajna, fajna pasywka. Tam zawsze dostajemy jakiś ekstra def w tym fajcie. No, to by było na tyle, jeśli chodzi o jego pasywkę. Teraz tak, omówimy jego jedynkę. Co ta jedynka robi? Można powiedzieć, to jest albo dash do ucieczki, albo po prostu przerzut przeciwnika do tyłu. Co tu napisali mądrego? Sobek szarżuje naprzód w szalonym tempie. Jeśli trafi wroga, zadaje mu obrażenia i odrzuca go za siebie, czyli do tyłu go wrzucamy. W trakcie szarżowania Sobek jest odporny na podrzucenia, czyli nic nas nie może zatrzymać. Jedynie ogarnięty Ares może go z jedynki zastopować. Dobra, i teraz patrzcie, co ta jedynka robi. Bierzemy przeciwnika i go przerzucamy do tyłu. Wtedy bardzo fajnie można to skombić z Avilix. Bo Avilix, jak wiadomo, jeśli jest ktoś w powietrzu i Avilix ultuje, wtedy ona przyciąga do siebie, zadając damage. O, przerzucamy przeciwnika. Wtedy Avilix by mogła zultować takiego właśnie Odyna. Więc można to zrobić jakieś combo, nie wiem. Można wziąć Sobka, można wziąć Avilix, czy tam Hibo do tego, jeszcze do teamu Vulkana. No można tam sobie pokombić. Tak samo możemy użyć tej jedynki do ucieczki. Gonią nas, dashujemy i uciekamy. Zadaje tu nawet fajny damage, tam na start 70, więc szału nie ma. W late game mamy 230 plus dodatkowy damage z itemów, więc no też jakiś tam damage nam robi. Dobra, to była jedynka. Przejdźmy teraz do dwójki. Nazwali to bicz ogona. Można powiedzieć, Sobek uderza ogonem, robi takie kółko właśnie, o tak jak widać. Wszyscy w tym promieniu, którzy obtaczają Sobka, czyli to jest dobre w teamfajcie. Jeśli ktoś się przytuli do Sobka, to wtedy on podrzuca przeciwników, odrzucając ich na boki. Co tu napisali? Sobek kręci się w kółko, odrzucając wrogów i zadając im obrażenia. Czyli tak jak mówiłem właśnie, bije nas Odyn, chcemy się go pozbyć, odrzucamy go, albo go też przerzucimy, może takie kombo zrobić. Odrzut, przerzut. Tak samo jeśli biją nam, przykładowo jesteśmy na duo, my jesteśmy supportem i staramy się uchronić naszego DC. Bije, bije, odrzucamy go i przerzucamy go tam gdzieś do tyłu, żeby naszego ADC nie obijał. Możemy go wyrzucić w drugą stronę, jak najbardziej, uratując mu życie, czy sobie życie, uciekając. Czyli to była dwójka. Przejdźmy do trójki. Według mnie to jest jeden z lepszych skilli, jeśli chodzi o Guardiana.
ponieważ tu praktycznie wszystko jest. Redukcja healu zmniejsza leczenie o 50%, jeśli uderzymy w przeciwnika na czas 4 sekund, plus dodatkowo my możemy się leczyć. Leczymy się za każdego staka. 3 staki możemy mieć, czyli możemy się leczyć, przykładowo na drugim levelu możemy się leczyć 3 razy 30. Teraz to pokażę na minionach. Tylko najpierw tutaj się z rapo bawimy trochę. Zbutował mnie. Dobra, niech mnie trochę obije. Dobra, obił mnie, wystarczy. Dość, dość. Mamy, powiedzmy, mamy tam trochę mniej HP. Teraz idziemy użyć trójki na minionach. Pokażę wam, na jakiej zasadzie leczy się słobek. Czyli przykładowo czekamy, aż miniony zrespią się, biją mnie. O, widać, dostaję damage i chcemy się wyhealować. 3 staki tu są, czyli 3 razy dostałem po 30 HP, czyli 90 HP sobie zregenerowałem. Czyli no, fajna rzecz. Też nawet fajny damage to robi w late game, bo to mam 220 plus damage z itemów. No, tak jak mówiłem, jeśli gramy na jakichś magów leczących, przykładowo Ra, wtedy on jest o 50% redukowany. Tak jak widać, jest taka zielona otoczka na Ra i wtedy on przez 4 sekundy o połowę mniej leczy. Dobra, Ra, denerwujesz mnie. Masz za swoje. Leczymy siebie. Zmniejszamy redukcję, że tak powiem, healerów postaci leczących o połowę na 4 sekundy. Naprawdę to jest super skill, jeśli chodzi o sopka. Naprawdę można tutaj namieszać ładnie. To by była jego trójka. I teraz tak, ult sopka. Ult sopka, dobra, najpierw sobie troszeczkę many zredukujemy. O, nie trafiłem z dasha. Ult sopka. Co tutaj nasz ten ult sopka robi? Oprócz tego, że robi to masakryczny damage w late game, bo jakbyście zauważyli, na 5 levelu skilla zadajemy 950 z ulta. To jest bardzo dużo, plus dodatkowy damage z itemów, więc naprawdę można ponad połowę takim magowi na midzie z ulta pocisnąć. A jeśli go zrobimy na damage sopka, no to naprawdę praktycznie można one-hitować takich jakichś papierów, nie wiem, magów, ADC. Takim sopkiem naprawdę możemy porobić. Oprócz obrażeń dodatkowo spowolnienie po zanurzeniu, czyli spowalniamy przeciwników, jeśli ultujemy nawet o 40%. Czas zanurzenia to są 4 sekundy. Przez 4 sekundy możemy spowalniać przeciwników. I co najfajniejsze tutaj w tym ulcie, to jest regeneracja many po zanurzeniu. Czyli jak używamy ulta, 10% na sekundę regeneruje się nam many. Czyli mamy tyle many, używając ulta, widać, regeneruje mi się ta mana. Mamy full manę, czyli naprawdę, jeśli chcemy sobie zregenerować manę, używamy tego i po prostu nam się regeneruje mana. Zadajemy damage, spowalniamy. Same plusy, jeśli chodzi o ulta sopka. Dodatkowe, jak tutaj żeście może zauważyli, gdy ultujemy na ulcie sopka, mamy tak zwane immune CC, czyli żadne stuny, slowy i tym podobne nie zadają nam damage'u. Tak samo możemy kontrolować ult Aresa. Ult Aresa, czy tam jakieś frizy od Ymira i tym podobne. No stuny, nie stuny. Wtedy ultując mamy po prostu postać, tak jakby miała bica, czyli... gdzie jest ten bic? Czyli jakbyśmy mieli oczyszczenie na sobie, czyli... Wtedy, o te, widzicie właśnie tam na tą chwilę, te 2 sekundy miał immune CC, to wtedy tak samo na ulcie mam przez 4 sekundy te immune CC. Teraz jeszcze raz pokażę, żebyście zauważyli to. Czyli Ares nas ultuje, my odpalamy ulta, jesteśmy bezpieczni, nie może nas wciągnąć
że tak powiem, w swoje łańcuchy. No super, super rzecz. Teraz uwaga, odpalamy ulta. I widzicie, on jest teraz immune CC. On jest pod wodą, ale jak trwa ult, to wtedy on jest niewrażliwy na ulta, tam Aresa i tym podobnych, zamrożenia, slowowania i tym podobnym. Okej, to by było na tyle. Teraz przejdźmy sobie na jakiś krótki meczyk, żeby pokazać jakiś taki podstawowy build. Nie wiem, co tu zagrać. Podbój. Potyczkę może zagramy znowu. Zagramy potyczkę. Sami tam. A nie, dobra. To jest na normalnych. To będzie szukało wieki. Podbój, potyczka, łatwe. Są tu jakieś. O, damy na średnie. Żeby nie było tak łatwo. Jeszcze co zapomniałem powiedzieć. Sobek. Gdzie jest ten sobek? Tu. Sobka, możemy też zrobić przykładowo, nie wiem, na linię solo. Gramy Conquesta, czyli tryb 5 na 5. I wiadomo, zawsze jest solo. Na solo idzie jedna osoba, która powinna jakoś tam pushować swoją linię. Możemy zrobić przykładowo Sobka w damage i jak najbardziej sobie będziemy dawali radę na tym solo. Czy to nie wiem, na jungli to by był zły pomysł, bo na early on nie ma w ogóle pushu. Ale, że tak powiem, takie solo na midzie widziałem Sobka. No i support, przede wszystkim to jest bardzo dobry support. Dobra, gramy na Hibo, Arachnę i Aresa. Ares troszeczkę nas kontruje, że tak powiem. Bo jeśli ogarnięty jest Ares i w dobrym momencie złapie, że tak powiem, Sobka z jedynki, to wtedy nie możemy używać naszej jedynki, czyli nie możemy przerzucać przeciwnika, bo wtedy wyłącza nam skill właśnie tą jedynkę, jeśli chodzi, jak złapie nas z łańcucha z jedynki, Ares nas złapie z jedynki, to wtedy my nie możemy tej jedynki używać. Czyli tak można powiedzieć, troszeczkę nas ten Ares kontruje. Dobra, weźmiemy sobie medytkę. Weźmiemy sobie, że to są boty. Mam dwóch magów. Ja zbuduję na razie to na start i weźmiemy sobie jedną potkę na regenerację HP. Zbudujemy to. Kamień strażnika. Dodaje nam to magicznej mocy obrony. Plus dodatkowo redukuje defa w promieniu tam 55 jednostek. Taką aurę robi nam. Czemu tak stoją? Botki używają. Czyli będzie nam to dawało dodatkowy damage. O! Mocno biją. Agresywnie. O, trafia. Rzucamy go. Może go zabić. Jak go przyblokuje, po prostu mnie chyba mu życie uratował. Teraz go przerzucę. Rzucam go. No i First Blood. No i nice. Porobione. Ja się tak sfarmię do butów i później zacznę omawiać, co tu można zrobić. Maksujemy przede wszystkim dwójkę. To są boty, czy mi się wydaje? Nie. Słyszeli kala, więc idą za mną, jest nice. Dwa Breda. Co? Idziemy teraz. Ile mam na buty? No nie stać mnie na buty. Zostanę jeszcze z jedną linię. Kupimy buty. One damage robią. Jakbym miał manę, to już ta Arachna nie żyje. Dobra. Zabiłem to.
Dzięki temu teraz będę mógł sobie buty kupić. O, kupujemy buty w Damage te wszystkim. Jedyna postać, na którą kupuję buty w Damage, to jest przykładowo, nie wiem, Sobek, Ymir, plus do tego jeszcze jest Kumbakarna. Są takie supporty, które po prostu muszę mieć buty na damage, bo to naprawdę robi ogromny damage. Robimy coś takiego. O. No tak, trochę mnie ta rafna odbiła, dobra. Porobili mnie. Boty mnie zabiły. Nice. Ta rachna mocno mnie biła. Czyli tak, mamy defa. Double killa zrobił tym Aukwangiem. Trudno się mówi fidłem, bo fidłem. Co zrobić? Czyli tak, mamy kamień pustki. Plus mamy buty w damage. Czyli już mamy tutaj jakiś fajny damage. Będziemy z tego robili. O, podchodzimy. I teraz będziemy naparzać. Rzucam sobie go i... easy. Przechwyt. Wtedy ADC bije. O, o, może być nieciekawie, bo to rachno. O. Przykładowo jest blisko do mnie ktoś. Jak po prostu podrzucam. Regeneruje się. O, ta rachna jak bije z tymi pająkami, to jest tragedia. No. Sultowała na mnie. Agresywnie ta rachna gra ten bot. Czekamy, aż miniony podejdą. Ja się po prostu wyhiluję. No i git. Nie trafiła mnie. Minion zasłonił. Dobra, ja się muszę cofnąć, bo nie mam many. Teraz tak, kupimy sobie to. Ten it. O, Arachna wchodzi i zabija. Kupimy sobie defa na, właśnie na tą Arachnę, żeby nas tak mocno nie tyrała. Spróbujemy złapać tego hibo. Jest w zasięgu moim. No i git. Co możemy teraz zrobić? Przytulamy się do Aresa. Widzicie? Skontrowałem właśnie jego ten ulta, używając mojego ulta. Więc tak jak mówiłem, kontrujemy troszeczkę właśnie Aresa, jeśli chodzi o to. Gdy my ultujemy, będzie taki Ares. Może sobie ultować ile chce. Zrobimy tego buffa na damage. Powolutku się to robi. Dobra, mamy to. Odchodzę, odrzucam sobie ich. Mógłbym wrzucić tu kogoś. Tak, zregenerowałem sobie HP. Jeszcze nie stać mnie na armor. Ten średni poziom to już taki troszeczkę lepiej grają te boty. Teraz uwaga, podrzucam sobie. Ubijam. Stunowała mnie nawet. Ona już powinna być martwa. No, raczej chyba powinien być martwy, gdy on jest przerzucony. To wtedy... o, zostaniemy się tą linią. Wyregenerowałem się po 61. Nice. Mamy armor, który nam dodaje ochrony fizycznej. Dodaje nam 300 many, co jest ważne, żebyśmy mieli więcej na skille. I redukuje nam się skille o 20%, więc to już mamy naprawdę fajny build, że tak powiem. Mamy jakiś fajny damage plus dodatkowy def na tą arachnę, bo ta arachna naprawdę już pomalutko będzie robiła mi większy ten damage, uwaga. Nie trafiłem. O, 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 o. Ultuję. Uwaga. O, on może być martwy. Może być martwy. Czeknę. Pająki mnie zabiją. Tak, pająki mnie zabiły. Widzieliście to? Nice. Pająki, pająki. Arachna mnie mocno tyra, widzę tutaj. Możemy kupić jeszcze jakiś dev, ale my nie chcemy tego. Chyba, że kupimy sobie po prostu ten hełm. Ten hełm
Płytowy hełm dynastii dodaje nam dodatkowej mocy magicznej 45 plus dodatkowo nam daje 30 obrony fizycznej plus penetracji, czyli jak ktoś ma defa na nas, wtedy mamy przebicie 15 na defa właśnie. Jest to tani item, bo kosztuje tylko 1100 golda, dlatego go kupimy, zrobimy takiego taniego builda dobrego, żeby tutaj jakiś damage fajny robić i mieć jakiś tam def. O. O, trochę mnie obili. A ty kurde frajerze. Nie dolecę tam. Co ten Rama? Niczym nie trafił, a ten stał nieruchomo. O Boże. Dobra, idziemy na Reda i teraz zobaczycie. Używając trójki, wychylujemy się o... Po 69, 1,70, czyli... O, dosyć znacznie żeśmy się wychilowali. Teraz tak, czekamy, że będzie miał mało HP. Rzucimy sobie go tu, weźmiemy sobie to. O, chyba zabiję tam. Shut down. Przerzucam go, żeby... O, o, o. Po jaki go zabił? Przeżył. Dobra, ja to tutaj podefuję. Zmontuję sobie, żeby sobie manę zregenerować. Nice. I znowu zregenerujemy. Podrzucamy, żeby nie można. Przerzucam ją, żeby ona zginęła po prostu. Ona zginie po prostu. O, o, o! Nice. Regeneruje się, podrzucam ich. Blokuję, żeby nie mogli mi uciec. Bierzemy kolejny level ulta. Kupujemy sobie ten hełm magiczny właśnie. I teraz tak, co by tutaj kupić? Można zbudować właśnie te berło. Te berło, nieziemskie berło, tak to po polsku nazwę. Dodaje nam to mocy magicznej, zdrowia, czyli tego co potrzebujemy, czyli HP, many dodatkowej i pasywkę. 2,5% maksymalnego poziomu zdrowia zamienia się na moc magiczną, czyli czym więcej będziemy mieli HP, wtedy tego HP przykładowo 2,5% zmienia nam się na damage. Czyli powinniśmy to zbudować, plus później jeszcze jakiś dodatkowy item na HP. Czym więcej tego HP, tym większy damage będziemy. O, próbujemy to. I zabiłem, no i nice. I ultuję. Bo też chciał ultować, ja to wiedziałem. Ale mnie porobił, chyba. Jakiś agenta. Momencik. Dobra, jest nice. Ile mi tam tego... On dosyć drogi jest ten item, niestety. Czy tu już jakiś poziom jest, widzę, kurde, z tymi średnimi botami. Chyba dobry build robi. Przebicie. Tu też przebicie Arachna robi, czyli lekko nie będzie. Co to za build w ogóle na ramę? Zestilował mi buffo. Jebany, dobry jest ten bot. Dobra, kurzyli mi. Dobra, udało się. Miał bańkę, więc... Nie chciałem go bić, no ale... Jak sobie to weźmie, powinienem go supportować. Kupimy sobie to, plus dodatkowo weźmiemy sobie... przykładowo Shella. I do tego kupimy sobie
Coś, co nam da HP. Ten Hibo nas trochę tyra. Tak, dlatego kupimy sobie. To nadaje też 200 HP. Czyli kupimy sobie tak Bastion Nadziei, który dodaje nam, gdy nam spada HP poniżej tam, powiedzmy. Poniżej ilu nam to spada? Poniżej 30% zdrowia, gdy nam spada HP, dostajemy dodatkową takiego shielda na 20 sekund, który daje nam dodatkowe 150 zdrowia. Czyli taką bańkę, abyśmy dostali z dodatkowym HP. Dobra, idę tam im pomóc, bo już płaczą. Tak. Dobra, trzeba jakby to już pomalutko kończyć. Double kill. I przerzut. Ej, nice. Trafiłem. Możemy iść na tego, na bula. Byka idziemy, tak zwanego demoniczny król byk. Tak, udało się. Możemy to próbować dalej bić. Chyba. Dałem shella. Daję medytkę. Kultuję. Patrz, jaki to damage zrobił. Boom. Wrzucam go do tyłu. Możemy to robić. Wrzucam go. No i Aukon go zjada. Ja się cofam. Mam nadzieję, że tego nie skończę, bo chcę jeszcze ten ostatni item kupić. No i to mamy tak na tyle. Pochodzone mamy tyle HP już. O, i to tam kończę chyba. Rampage. Dobra, skończyli grę. Taki build. To jest taki szacunkowy build. Nie jest on jakiś najlepszy. Można tam mieszać. Można kupić Soul Reavera jeszcze, czyli żniwiarza dusz do tego, który robi dodatkowy damage. Tutaj się bardziej po takiego supporta. Pół na pół. Damage, pół support. Zbudowałem się. Mam nadzieję, że coś więcej wiecie na temat Sopka. Jest to Guardian Support, który robi naprawdę niezły damage. Jedynkę to mamy przerzut do tyłu przeciwnika lub ucieczka, czyli support z ucieczką, można powiedzieć. Dwójka to jest tak zwany podrzut. Wszyscy wokół Sopka, co są, po prostu on robi takie koło i ogonem odrzuca przeciwników. Trójką redukujemy heala, healerom, zadajemy damage, regenerujemy sobie HP ultem, używając ulta. Zadajemy masakryczny damage plus regenerujemy sobie manę w jakimś tam stopniu. Więc naprawdę postać, która praktycznie wszystko ma. Immune CC na ulcie, więc naprawdę bardzo, bardzo fajna postać. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę. Napiszcie w komentarzu, kogo byście chcieli następnego zobaczyć. Tam w tych komentarzach jest parę już postaci, które kolejne będą w następnych odcinkach, ale chciałem Sopka jeszcze zrobić teraz, bo dawno Guardiana nie było, a uważam, że Sopek to jest jeden z mocniejszych właśnie Guardianów, supportów w grze. Więc trzymcie się do następnego i cześć, pa!